Krystyna Sibińska i kolejny nasz program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj mamy bohaterkę, która już raz odwiedziła nasz program. Pani Milena Olszewska, witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Tematy powiązane. Dzisiaj Panią gościmy jako laureatkę konkursu Lady D, czyli dama niepełnosprawna, w kategorii oczywiście jakżeby nie innej jak właśnie sport. Czym było to wyróżnienie Pani właśnie w takim konkursie? W konkursie, który promuje kobiety niepełnosprawne, które mimo niepełnosprawności odnoszą sukcesy zawodowe, sportowe, w życiu społecznym, funkcjonują, działają. Czułam się niezwykle wyróżniona, zwłaszcza z tego powodu, że znalazłam się w gronie kobiet, no, które i są osobami niepełnosprawnymi i działają na rzecz osób niepełnosprawnych. I w momencie, kiedy te kobiety zostały przedstawiane w swoich kategoriach, to czułam się skrępowana, dlatego że jest tak wiele osób, które na co dzień czynią tak wiele dobrych rzeczy i są właśnie kobietami czynu i walczą z niesamowitymi przeciwnościami. A ja czułam się skrępowana, dlatego że jestem tylko uczniczką. I to takie było troszeczkę dla mnie, no, ciekawe doświadczenie, ale też muszę przyznać, że najpewniej zawsze się czuję na torach uczniczych. Na torach uczniczych. Tak, gdy jestem w tym swoim dresie kadrowym, gdy walczę i nawet mam problem czasami z tym, jak trzeba wejść na podium, bo to już jest taka sytuacja nietypowo naturalna. Znaczy wchodzenie na podium jest dla sportowca bardzo naturalne, ale jednak jak strzelam, mam swoje zadanie, wiem jak się zachować, a każde inne takie odstępstwo no, sprawia troszeczkę zdenerwowania. I tak samo też było na gali Lady D. Czułam się troszeczkę zdenerwowana, dlatego że środowisko nienaturalne, ale również no, niesamowite wyróżnienie, naprawdę. Na tym ten konkurs polega, że właśnie wyszukiwane są panie, które mogłyby usiąść w domu, mogłyby poddać się chorobie, mogłyby narzekać, płakać nad swoim losem, a jednak one zupełnie inaczej postępują w swoim życiu. Pani kariera sportowa, fantastyczna, niesamowite osiągnięcia i cały czas aktywne życie pokazują właśnie, że można funkcjonować i można pracować i można odnosić sukcesy. Tak, i chciałabym, żeby właśnie to wyróżnienie, żeby też zmotywowało dziewczyny, czy też troszeczkę starsze panie do uprawiania sportu, zwłaszcza do trenowania łucznictwa. Dlatego, że zauważyliśmy, że jest taka już nie tylko tendencja w Polsce, ale i na świecie, że łuczniczek niepełnosprawnych jest coraz mniej. I takie wyróżnienia cieszą też zwłaszcza dlatego, że można się zaprezentować i, tak jak Pani powiedziała, pokazać tą drogę. I no, chciałabym, żeby największy owoc takich wyróżnień, no to było właśnie pojawienie się nowych łuczniczek, nie tylko łuczniczek, ale również łuczników, ale no, nie ukrywam, że jestem jedną z nielicznych dziewczyn w Polsce, która trenuje łucznictwo. No i chciałabym, żeby było nas jak najwięcej. Ma Pani swoje osoby, swoją jak gdyby kadrę, która wokół Panią wspiera, pomaga, mówię o trenerze, tak, o osobach wspierających, ale wiem, że jak gdyby przygotowuje się też Pani do tego, żeby kiedyś w przyszłości zamienić się właśnie z zawodniczki też na trenerkę. Mam wykształcenie pedagogiczne, nigdy w zawodzie nie pracowałam i już kiedyś pomyślałam sobie, że po zakończeniu kariery mogłabym to wykształcenie wykorzystać i niedawno zrobiłam kurs specjalistyczny na trenera łucznictwa trzeciej klasy. Muszę jeszcze zrobić kurs uzupełniający tutaj na AWF-ie w Gorzowie. No i myślę, że to będzie taki pierwszy krok do tego, żeby kiedyś zostać trenerem, chociaż czasami śmieję się, że podziwiam mojego trenera, że jest bardzo wyrozumiały i naprawdę ma dobre serce i potrafi
ogarnąć nawet trudnych zawodników, a ja myślę, że do takich też należę. I wydaje mi się, że ja byłabym większą despotką jednak, więc nie wiem, czy to dla przyszłych zawodników będzie dobry pomysł, ale myślę, że często, jakoś często będziemy się docierać. Często jest tak, że trener może właśnie oszlifować ten diament, który gdzieś dostrzega w zawodniku, ale bardzo często jest też tak, że trener może złamać karierę zawodnika. Dokładnie i też często powtarzamy między sobą, że nie zawsze dobry zawodnik może być dobrym trenerem, a czasami zdarza się, że ktoś nie odnosił sukcesów osobiście, indywidualnie, a jednak jest trenerem wybitnym. Tak więc nigdy to nie idzie w parze. I tak jak pani powiedziała, jest też niesamowita odpowiedzialność, bo to tak troszeczkę mnie przeraża. Nawet na tym kursie, jak sobie zdałam sprawę, że to nie chodzi tylko o to, żeby dana osoba odniosła sukces w sporcie, tylko żeby stworzyć, no troszeczkę stworzyć takiego zawodnika w pełni kompletnego, człowieka. Ale tak, też kompletnego, takiego kompletnego, dokładnie. Prawda? Bo zawsze też powtarzam, że nie interesuje mnie tylko zdobywanie medali czy odnoszenie wielkich sukcesów w sporcie, bo jeżeli za tym szłoby to, że jestem coraz gorszym człowiekiem, to nie chciałabym w takim sporcie funkcjonować. I tak samo trener musi tak człowieka poprowadzić, żeby stał się po prostu coraz lepszym człowiekiem i żeby ten raz, że sport i te sukcesy nie zawróciły w głowie, ale żeby też rozwijały we wszystkich aspektach, nie tylko w tych na torach uczniczych. No właśnie, tory ucznicze za chwilę będą dostępne. Jesteśmy na przednówku. Zima już odchodzi, miejmy nadzieję, że ostatecznie odejdzie. Co się robi zimą, a jak się zmienia życie sportowca, akurat właśnie takiego sportowca, który na zewnątrz startuje, jak się trzeba przestawić, jak wykorzystać ten czas zimowy? Na przejście na tory otwarte, na dwór zawsze czekamy, bo to można naprawdę w końcu odetchnąć pełną piersią, bo przez zimę strzelamy na hali i gdy jesteśmy przyzwyczajeni, że jednak całe dnie spędzamy na dworze wiosną czy też latem, no to jednak zamknięcie się w pomieszczeniu jest pewnym problemem. Na szczęście my tutaj w Gorzowie mamy naprawdę wspaniałe warunki, możemy codziennie trenować, bo wiem, że w wielu miastach no, zawodnicy borykają się z problemem hali, a my trenujemy codziennie na hali, mamy też dostęp do siłowni, no i jednak głównie trenuje się technikę, a treningi na dworze jednak się wydłużają, bo trzeba chodzić już 70 metrów po strzałę, więcej czasu można spędzać na treningach. Mamy też pełen dostęp do torów uczniczych, które teraz są tutaj przy Zespole Szkół Ogrodniczych na Zieleńcu. No i praktycznie no, niemalże całe dnie czasami spędzamy na torach uczniczych i jest to naprawdę cudowne doświadczenie. Wydaje się, że jak ktoś biega, to różne partie mięśni pracują. Jeśli ktoś, nie wiem, jeździ na nartach, to też łucznictwo wydaje się takim dosyć statycznym sportem. Ale czy to znaczy, że tylko siła rąk, czy też właśnie, no musi być przecież i kręgosłup, no wszystko. A w przypadku osoby niepełnosprawnej, to trzeba niektóre partie mięśni zastąpić zupełnie innymi. W moim przypadku siła rąk nawet czasami przeszkadza, dlatego że no na co dzień chodzę o kulach, jednak podczas chodzenia o kulach pracują inne partie mięśni niż podczas strzelania. Podczas strzelania przechodzimy bardziej na tył pleców, na łopatki. I tutaj czasami się pojawiają problemy. Kilka lat temu, jeszcze gdy zaczynam studia, podczas uczenia się również w liceum, chodziłam na pielgrzymki z Poznania do Częstochowy. I najchętniej powróciłabym do tego pielgrzymowania, ale wiem, że czasami, gdy przejdę jednego dnia parę kilometrów, no to powiedzmy mam 3, czasami 4 dni w plecy z treningami, dlatego że nie jestem w stanie strzelać. Zupełnie inna sytuacja jest u osób, które się poruszają na wózkach, dlatego że w czasie oddawania strzału trzeba jednak trzymać postawę i w moim przypadku pracują mięśnie brzucha czy pleców, a u osób poruszających się na wózkach, gdzie są czasami porażone niższe partie ciała, też nie potrafią utrzymać tej stabilizacji, więc naprawdę trzeba nad takim kompleksowym przygotowaniem ciała pracować, no żeby jednak później jak najlepiej strzelać, nawet nad kondycją, bo na każdych zawodach nie dość, że przerzucamy kilka ton, to jeszcze parę kilometrów przechodzimy. Tak więc naprawdę trzeba być w miarę sprawnym całościowo. Czyli trzeba cały czas dbać o kondycję i trenować i pilnować.
czy przygotowując się do startów, nie wiem, ma Pani jakiś specjalny rytuał, jeśli chodzi na przykład o dietę, o jakieś tam wyciszenie, o jakieś tam powiedzmy przesądy, bo czasami to tak jest, że trzeba powtórzyć parę czynności, bo w świadomości mamy zapisane, że jeśli tego nie wykonamy, to może być coś nie tak. I zyskuje się takie nawet bezpieczeństwo psychiczne. Ja na szczęście przesądna nie jestem, ale lubię bardzo rozkładać łuk przed startem i to mnie bardzo uspokaja, daje mi też taką pewność, że wszystkiego dopilnowałam. Chyba to jest u mnie taki największy, może i problem i zaleta, że ja muszę mieć wszystko dopilnowane i po swojemu zorganizowane. Lubię bardzo, to już kiedyś wspominałam, czytać książki po prostu, czy też słuchać sobie jakichś ciekawych konferencji, audycji. Czy jednak idę w kierunku uspokojenia. Niektórzy muszą być pobudzeni, a mnie już sama rywalizacja tak pobudza, że jednak zanim usiądę na krzesełku i zacznę strzelać, muszę się troszeczkę uspokoić i wyciszyć. A jeżeli chodzi o jedzenie, to też nie ma żadnych u nas obostrzeń, tylko wiadomo, najlepiej, żeby to jedzenie było w miarę lekkie. Ja najbardziej lubię przed zawodami jednak jeść owsiankę. Tutaj za dzieciaka chyba za bardzo nie lubiłam, ale teraz na owsiankę się nawróciłam. Tak to czasami bywa, że siła rozsądku później w tym dorosłym wieku przemawia za niektórymi potrawami, w których właśnie chociażby w dzieciństwie niekoniecznie lubiliśmy. Czas przygotowań, czas takich treningów, ale tego czasu też zostaje trochę właśnie na inne rzeczy. Oczywiście jak jest sezon, to trochę mniej, ale tak poza tym, jakie jeszcze inne rzeczy zajmują Panią w tym wolnym czasie? Gdy kilka lat temu odchodziłam z pracy, odeszłam z pracy dlatego, żeby właśnie mieć więcej czasu na treningi i jednak te wszystkie myśli skupić na jednej rzeczy i na razie mi się to opłaciło. Pamiętam, że postanowiłam sobie, że takim najważniejszym wyznacznikiem tego czasu wolnego będzie to, żebym miała ten czas dla przyjaciół, bo mam spore grono przyjaciół, mam też tutaj właśnie w Gorzowie dwie chrześnice i zawsze to gdzieś tak bolało mnie, że nie mogę z nimi spędzać czasu, bo rano praca, po południu treningi, później trzeba było jakieś zakupy zrobić, posprzątać w domu chociażby. I nigdy tego czasu dla przyjaciół, już nie mówiąc o rodzinie, która mieszka spory kawałek od Gorzowa, nigdy tego czasu dla nich nie miałam. Więc to jest taki główny wyznacznik, żeby jednak spotykać się z ludźmi. I mam też taki problem, bo co roku sobie obiecuję, że zimą będę robiła też coś dla innych, że zaangażuję się w jakiś taki wolontariat, w którym nie będę musiała się zaangażować przez cały rok. No i zawsze to naprawdę bije się w serce, bo zawsze sobie to obiecuję, jak się kończy sezon, później zaczyna się kolejny sezon, kiedy już tego czasu nie ma i znowu mam takie poczucie, że straciłam parę miesięcy. Fakt, że spędzam ten czas, czy tak jak powiedziałam, z przyjaciółmi, czy mogę coś dla siebie w tym czasie zrobić, chociażby przygotować się teraz do przeprowadzki, która mnie czeka za parę miesięcy. Ale jednak mam to poczucie, że też mam coś do dania z siebie, a tego nie robię. I mam nadzieję, że w końcu to się poprawi. Często tak jest w przypadku osób, które osiągnęły sukcesy, które mają czym się pochwalić. Jest właśnie takie poczucie, tak jak Pani mówi, że tym, co się dostało, trzeba się podzielić. I wiele osób działa w różnych fundacjach, uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych. Natomiast bez wątpienia często i ostatnio głośny taki przypadek był, że często jest jak gdyby wykorzystywana też ta chęć wsparcia i pomocy. Przy takich różnych działalnościach trzeba być też niezwykle ostrożnym. Więc tutaj jak zamierza Pani do tego podejść właśnie, czy to jakąś selekcję przeprowadzić, czy właśnie jakieś tam z polecenia działalności, jak to sobie Pani wyobraża? Znaczy miałam taki plan na tą zimę, która już minęła, że chciałabym po prostu zaangażować się, znaczy chciałabym nawet poszukać miejsca, w którym przygotowuje się posiłki dla osób bezdomnych czy ubogich. Pomyślałam sobie, że to by była najlepsza taka droga dla... Bo w każdy wolontariat, jeżeli się angażujemy, jeżeli chodzi o wolontariat z drugim człowiekiem, no to jednak ważne jest, żeby być tak w miarę często albo nawet systematycznie. Pomyślałam sobie, że mogłabym po prostu, nie wiem, obierać ziemniaki, robić jakieś zakupy,
pomagać w kuchni, wydawać posiłki. Pomyślałam sobie, że to by była chyba najlepsza decyzja i może w końcu, gdy o tym głośno powiedziałam, to może w końcu się zmotywuję to, i to będzie właśnie taka motywacja i zobowiązanie na przyszłość. Dokładnie, dokładnie. Na przyszłą zimę. Albo nawet może, bo to jest taka praca, no która, tak jak powiedziałam, nie trzeba być systematycznym. Można przyjść, kiedy tak mi się wydaje, nie wiem, jeszcze się nie dopytywałam, ale wydaje mi się, że to jest taka dobry pomysł i dobra droga, więc mam nadzieję, że jak się następnym razem spotkamy, to że będę mogła o tym opowiedzieć. Dobrze, a teraz na koniec sezon przed nami, w związku z tym, jak ten sezon będzie wyglądał? Sezon już tak powoli rusza. Za półtora tygodnia pierwsze zawody, tak więc wyjdziemy już na dwór, będziemy strzelać. A najważniejszym startem w tym roku będą Mistrzostwa Europy w Czechach, które odbędą się w sierpniu. A przyszły rok to już będą kwalifikacje olimpijskie. Mam wrażenie, że dopiero co wróciłam z igrzyska, już tak naprawdę myślimy o kolejnych, więc tak cały czas tempo jest utrzymywane dosyć spore. Czyli życzymy, żeby ten sezon był zakończony tytułem mistrzowskim, oczywiście. Dziękuję bardzo. No i będziemy tutaj oczekiwali, śledzić zarówno tę sportową karierę, ale też właśnie to zaangażowanie społeczne. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję tytułu laureatki w konkursie Lady D. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie. Dziękuję.